Słuchajcie, tu wam z zewnątrz nagrywam cały ten bałaganik. Szefowa jest fajna, patrzcie, tam wyszła, ona jest taka filmowa, ona się tutaj niby wstydzi, ale twardo ciśnie do kamery. Tam mamy kolejkę, powiem wam, no to jest naprawdę zacne miejsce, ale nie to, żebym ja się... Słuchajcie, zaraz wam coś powiem. Tam mamy piekarnię. Miejscówka ma klimat, co? Nieźle jest. Szefowa tu ma recepcję swoją. Proszę, tu jaki klimatyczny łazieneczka, nawet tualeten jest, ulala. Tu mamy umywaleczka. Elegancja i wbijamy, słuchajcie, totalnie na salony. No tak dzisiaj powiem wam budżetowo, skromnie, to jest taki chyba hostelik. No ale łóżeczka czyste, nie można jakby się tu doczepić. No tutaj coś tam się obdrapało na ścianie, słuchajcie. Zaraz zobaczymy, ja nie wiem co oni mają za manię, że tak niciutko, zobaczcie jak są nisko te włączniki. Ale to wszędzie tak są. No lampa działa, no to nie ma dramatu, słuchajcie, nawet jest klimatyzacja, patrzcie, tu nawet, nie wiem czy wy macie świadomość, nie odbija, tutaj są, słuchajcie, drobinki jakichś takich, nawet farba jest z jakimiś kryształami, słuchajcie. No jest bogato, no szafki na pewno już pamiętają dosyć. Pokój, wiadomo, zamawiany był z widokiem. Zaraz zobaczymy, na co ten widok jest. No na ten, no. Na bloki, na chyba na orzecha. Tu chyba orzech będzie. No tu taki daszek klimatyczny. Gruziński. Powiem wam, nawet klima działa. Co tu w szafie, może jakie skarby tu, kochana. Chyba muszę jej powiedzieć, żeby delikatnie następnym razem mocniej szmatą przycisnęła, coś mi się wydaje. No ale ogólnie nie ma najgorzej. Słuchajcie, nie wiem tylko o co chodzi, bo tutaj się, słuchajcie, jak szłem na górę, to ziomek po prostu, no ziomek spał na zewnątrz, nie w pokoju. To jest dosyć takie zastanawiające, o co tu może chodzić. Ogólnie ten pokój to tak naprawdę, wiecie co, to tylko potrzebne, żeby przekoczować, bo i tak mamy o pierwszej w nocy stąd wyjść, więc ja podejrzewam, że te madeinowe łoża w ogóle nie będą do użytku, no ale zobaczymy. Nie wiem, co ta klimatyzacja, bo ona, a nie, działa, bo już myślałem słuchaj, bo ona huczy, puczy, buczy, no tu jakiś taki delikatny zaciek, ale wiadomo, nie będziemy się czepiać jakiś tam szczegółów. Słuchajcie, szafka jest elegancka. No nie ma dramatu. No poziom taki, ja nie będę, słuchajcie, prześcieradeł podnosił. Ja nie jestem jakaś, wiecie, perfekcyjna pani domu, rodzynkowa absolutnie, czy tam, wiecie, Magda Gessler, sanepidu tu na kobity. Nie będziemy wcale nasyłać. No nie ma dramatu. No wiadomo, zawsze może być lepiej, ale to słuchajcie, jeszcze jest taśma. To jest albo świeżo malowane, albo świeżo przed malowaniem. No w sumie nie jestem pewien, ale no powiem, no wy nie widzicie tych drobinek, no powiem wam, kobieta mnie zaskoczyła. No zaskoczyła mnie z całej siły, że ona nam dała tak porządny pokój. Ja żem się nie spodziewał. Słuchajcie, na dole ona jeszcze kawa, herbata mówi, że jest w cenie, a słuchajcie, w ogóle to ten pokój kosztuje chyba 40 zł od osoby, w Batumi, ze śniadaniem. Śniadanie może być różnie, no ale zobaczymy. Dobra, na razie trzymajcie się. Jeszcze coś tam dogram tutaj z tego cudownego obiektu. Pokój dwunasteczka, patrzcie jaki tu jest sufer. Sufit, klimat, tu wszystko jest, słuchajcie, klimat. Tu jest taki przedpokoik, atelier. Nawet kamerka w rogu. Tutaj kodzik Wi-Fi. Słuchajcie, no muszę chyba wciągnąć, tu nie będę pokazywał, bo kobieta
Kobita apartament prowadzi, taki widoczek mamy, słuchajcie, z tego. Tutaj jakby ktoś chciał sobie przysiąść, elegancję. No wiadomo, sztuka jest. Folią zabezpieczona, elegancja. Tu marmury, marmury. Tu jakieś klery, to na pewno jest kler, to nie wątpię. Balkonik, elegancja, no powiem wam, no zacnie. Widok też bez dramatu. Słuchajcie, jak już się wprowadzałem, to widziałem, to jakiś zmęczony wędrowiec jest tu chyba. Leży, o, szefowa wyszła. Tu mamy Wi-Fi, słuchajcie, to jest chyba 7G już teraz. Mówi, że szluga się zapaliła, bo taka, no styrana jest, narobiła się. O, patrzcie, jakie kolejki tam śmigają, elegancko. Szefowa, powiem wam, taka, no troszeczkę zmieszana, ja widzę, ona taka niemedialna jest. Ale tu palmy. Kurczę, powiem wam, to się, no, no prezentuje to się. Co ten ziomek, słuchajcie, z nocki chyba wrócił. Tu, nie wiem, jakiś taki gazowa, patrzcie, piecyk jakiś. Nie no, klimat tu jest zacny, zacny. Podwórze na dole. Obczaję wam, bo muszę tam do szefowej zapytać się o lodówkę. Dobra, schodzimy. Tu następna kanapa, jakiś obraz. Klima jest, żeby tu nie było mi w komentarzach jakiś zlewi. Tu w ogóle taki, wiecie, można sobie fajny grillik robić na tarasie. No naprawdę jest pozycja, powiem wam. Ale cenowa, cenowo. Hotelik jest w bardzo dobrej cenie. Wydaje mi się, dla palaczy on jest też pozytywny. Nie wiem, gdzie jest szefowa, gdzie ta lodówka. Wszędzie tutaj jest, słuchajcie, klimat. Ale miejscówka, to słuchajcie, no taka miejscówka, wezmę, tu się wbije jeszcze tak. Trochę jest taki lekki zaduch. Tutaj nie chcę i tak wchodzić do pokoju, ale patrzcie, jakaś też wersalka, jak taka retro jest. Tu jakiś kredens klimatyczny. Szefowa, słuchajcie, uśmiech walnęła, no. Ona taka, wiecie, nie chce się pchać dziewczyna do kamery, ale widać, ma potencjał. Ja w takich skromnych kobietach to od razu widzę. To jest twarz filmowa, no, no co ja wam mogę powiedzieć? A już nie wspomnę tutaj o kierowniczce na dole. O, patrzcie, jak tutaj się te... Jak tu się... można sobie zostawić nawet blisko bramy te bagaże. Dobra, idę do szefowej, słuchajcie, bo muszę... O, kuchnię za lodówkę. Ale wiecie, to nie jest to, że ja tam ten... coś na niej źle mówię, jest to naprawdę fantastyczne miejsce. Wiadomo, jest tam od cholery jakiś niedoróbek, no praktycznie na każdym kroku, gdzie się rozejrzycie, wiecie. Nie to, że jest niedoczyszczony, no możliwe, tam nie zauważyła czy coś, to też nie można gadać, ale widać, skromni ludzie, jakiś rodzinny taki biznesik, starają się, słuchajcie. No zapytałem się o lodówkę, zaraz bez gadania baksko schowali. Powiem wam, no za chyba 4 dychy tylko od osoby i to jest jeszcze ze śniadaniem i pokój z klimatyzacją. To nie jest lipa. No naprawdę, fajni, skromni ludzie, powiem wam. Bardzo im kibicuję, żeby im się kręciło. Bo to kurczę, ja powiem wam, ja mam takie... Może ja serca ani duszy już nie mam, bo wiadomo, to w tym wieku to już to się gdzieś tam rozmyło dawno, nie? Czyli ludzie wyrwali to z piersi. Ale powiem wam naprawdę, no krosuję takich ludzi i mam nadzieję, że im się będzie tam wiodło. Super, super lokal. Jeszcze możliwe, że mi się tam coś uda nagrać, ale nie wiem. Tu mamy, zobaczcie, jak oni mają w ogóle po lokalizacji, super. Tu jest piekarnia taka, zaraz może tam, słuchajcie, trochę gębę wcisnę, to wam pokażę.